Słoneczka z tej strony, ciocia Mywok. Dzisiaj w innym kadrze. Tu będą znowu słychać stuki puki, bo Juśka się wścieka. Jakoś tak zawsze ma głupawkę, kiedy ja siadam do nagrywania. Dzisiaj wrócimy do vlogów podróżniczych, także zróbcie sobie herbatkę. Możecie też ten filmik trochę przyspieszyć, bo ja będę dużo gadała. Weźcie też sobie coś do jedzonka i razem udamy się do Hakone. Hakone jest to jedna z miejscowości położonych u stóp góry Fuji, niedaleko Tokio, która jest takim miejscem na właśnie weekendowe wypady dla Tokijczyków. Słynie ona między innymi z widoku właśnie na górę Fuji oraz licznych onsenów, które tam w okolicy są. Onseny to są japońskie gorące źródła, takie, które często możecie zobaczyć w anime, kiedy tam bohaterowie się moczą. I właśnie jako, że Hakone jest na takim terenie mocno sejsmicznym, sama góra Hakone to jest ciągle czynny wulkan, zresztą podobnie jak góra Fuji, dlatego też bardzo dużo tam jest takich ciepłych źródeł, które po prostu wybijają i można się w nich kąpać. Ja tam się udałam w prawdopodobnie najgorszym momencie roku, kiedy można się tam udać, bo pojechałam tam w lutym. I o ile japońska zima była bardzo, bardzo pogodna, to w lutym nagle sobie chyba ta pogoda przypomniała, że no zima to powinna być taka ponura i pochmurna, nie? Więc dzień był bardzo pochmurny, ja w ogóle do Hakone planowałam jechać innym razem, ale to był taki dzień, kiedy wzięłam sobie wolne w pracy, wzięłam sobie też wolne w szkole. I pierwotnie miałam jechać do Disneylandu, ponieważ był to wtorek, a podobno jak się jedzie do Disneylandu tokijskiego w tygodniu, to są mniejsze tłumy, ale ja wtedy miałam tak wielkiego doła, że stwierdziłam, dobrze, potrzebuję się pocieszyć, a nic nie działa na doła lepiej niż podróż, więc pojechałam do Hakone i to był błąd, bo choć miejsce jest przecudne, to ja nie potrafiłam się w ogóle nim cieszyć i generalnie to chyba moja najsłabsza wycieczka z całej Japonii, ale to wypływało tylko i wyłącznie z mojego nastroju, a nie z tego, że miejsce jest kijowe. A miejsce jest totalnie cudowne. Jak się w ogóle dostać z Tokio do Hakone? Wsiadacie sobie na Shinjuku w Odakyu Line. To jest taka jedna z licznych linii, które w Japonii funkcjonują. Możecie też sobie właśnie na dworcu w Shinjuku kupić specjalny Hakone Pass, który Wam za cenę około 120 zł, GR Pass, który kupujecie sobie najczęściej na wycieczki, nie obejmuje tej linii, natomiast kiedy zapłacicie te 120 zł, macie nieograniczoną liczbę przejazdów danego dnia właśnie w obrębie Hakone. Też w ramach tego biletu macie rejs statkiem po jeziorze, które się tam znajduje, więc myślę, że jest to całkiem spokojna inwestycja. Ja sobie w taki pas nabyłam. No i pojechałam do tego Hakone. Kiedy już jesteśmy tak na terenie tego, bo to jest taki całkiem duży teren, tam w ogóle jest park narodowy i mówię, ja tam byłam w lutym, więc było szaro, burzowo i ponuro, ale w jesieniu podejrzewam, że jest tam przecudnie. Jak już wspominałam, kupujecie sobie na Shinjuku ten pas obejmujący Odakyu Line i on obejmuje przejazdy miejscowymi takimi podmiejskimi pociągami, a miejscowymi pociągami najlepiej najpierw skierować się do Odawary i w Odawarze przesiąść się do jednego lub dwóch pociągów, które dowiozą Was już bezpośrednio w obręb Fuji Hakone National Park. Bo musicie wiedzieć, że na terenie Hakone właśnie znajduje się park narodowy. Tak? Tak? Będziesz grzeczna? Tam się w pewnym momencie wsiada w taki fajny pociąg, ja go nazwałam pociągiem podgórskim, bo się wjeżdża w nim pod górę i to wygląda tak, że jest tam jeden tor i najpierw wjeżdżacie w jedną stronę, potem przekładają bocznicę, wjeżdżacie w drugą i generalnie takim zygzakiem wspinacie się na tą górę Hakone. I generalnie, kiedy się podjeżdża tą kolejką podgórską, to macie przepiękne, naprawdę przepiękne widoki na okoliczne góry. I ja sobie tylko wyobrażam, jak to cudownie musi wyglądać jesienią, kiedy te wszystkie liście, ponieważ tam jest bardzo dużo drzew liściastych, one muszą przecudnie wyglądać jesienią i tak jak sobie potem pooglądałam właśnie zdjęcia z jesieni,
No to moje przypuszczenia są jak najbardziej słuszne i to naprawdę jest kawał dobrego widoku, także jeśli będziecie jesienią w Japonii, to polecam Wam właśnie udanie się do Hakone. Natomiast kiedy już wysiadłam w Ohakudani, pierwsze co mnie uderzyło, to był smród gotowanych jajek. A że Ohakudani między innymi słynie z takich czarnych, gotowanych właśnie w tych źródłach siarkowych jajek, myślę sobie, Jezu, ile oni tutaj tego muszą gotować? A potem dotarło do mnie, że to chyba nie jajka, tylko siarka. I powiem Wam, że widok jest naprawdę... To robi wrażenie, bo to jest tak, że podchodzicie do barierki i macie takie buchające po prostu chmury dobywające się z ziemi. Po prostu zastanawiacie się, czy to nie, czy przypadkiem za bardzo nie nagrzeszyliście w życiu i właśnie doszliście do wywód piekieł. Troszkę mi to przypominało te wybuchy pary, to co widziałam w Jigokudani, w Nagano. Natomiast nie było to spowodowane gorącą wodą, tylko właśnie tymi oparami siarkowymi. Wszędzie jak idziecie w Ohakudani widać właśnie te opary siarkowe, no i oczywiście królują czarne jajka, bo jakżeby inaczej. Czarne jajka mają tam swój pomnik, pod którym możesz sobie zrobić zdjęcie, możesz też zjeść sobie te czarne jajka. Szczerze to jeśli jesteście sami, a nie większą grupą, to smakuje po prostu jak bardzo przygotowane jajko na twardo. Jedyne co jest takie właśnie fancy, to ta czarna skorupka, one nie są czarne w środku, one są w środku białe, smakują jak przygotowane jajka, które już jakiś czas leżały. Ale czy jest to warte ceny 500 jenów za 5 sztuk, czyli 3,50 za jajko? Nie jest. Natomiast co znalazłam ciekawe w pobliskiej knajpie, ponieważ ja nie jadłam się na jaj, więc stwierdziłam, że może by warto w końcu. Trafiłam na, słuchajcie, czarny ramen. I o ile sam wywar był taki... No ja w tamtym momencie już miałam jakieś takie doświadczenie w tym, jak dobry ramen powinien smakować. I ten, powiedzmy, że był z takiej niższej półki, ale wciąż lepszy niż to, co serwują w Polsce, pod nazwą ramenu. To sam makaron był smaczny. Trochę rozgotowany, ale smaczny. No to na pewno był czarny i to było takim ciekawym doświadczeniem. Oczywiście możecie też zjeść lody o smaku tychże jajek, ale nie powiem Wam jak smakują, bo ja za lodami nie przepadam. No i co najważniejsze, w końcu udało mi się zobaczyć kawałek góry Fuji. Bo musicie wiedzieć, że ja pojechałam do Hakone m.in. po to, by w końcu zobaczyć górę Fuji tak z troszkę bliższej odległości niż z okien Shinkansenu. Niestety ten moment, kiedy byłam na Ohakudani i chmury odsłoniły mi wierzchołek, to był jedyny moment podczas całej mojej wycieczki, kiedy zobaczyłam tęże górę. W ogóle mam taką teorię, że Fuji mnie nie lubi i żeby ją zobaczyć, to muszę na nią po prostu wejść z zaskoczenia. Bo kiedy wchodziłam na górę Fuji, to w teorii powinnam ją widzieć, prawda, dojeżdżając tam, nie? Niestety, kiedy ja jechałam, ale to jest w ogóle opowieść na inny filmik, a jeśli chcecie troszkę więcej szczegółów, to ja mam o tym wpis na blogu. Ale generalnie było pochmurno, kiedy wspinałam się na górę Fuji, to jej nie widziałam. Jedyny raz, kiedy ją widziałam w ogóle w całym moim pobycie w Japonii, to było właśnie jak jechałam Shinkansenem do Nagano. I teraz też odsłonił mi się wierzchołek, a potem góra Fuji się schowała i już mnie swoim obliczem nie uraczyła, także górę, na którą się wspięłam, widziałam łącznie raz i pół, bo raz widziałam sam wierzchołek. Ohakudani znajduje się muzeum geologiczne, gdzie możecie sobie poczytać o skałach i generalnie o tej aktywności wulkanicznej i to był ten moment, kiedy się zorientowałam, że jestem na czynnym wulkanie, bo jakoś tak sobie skojarzyłam, ponieważ Fuji jest czynnym wulkanem. To może to od niej tak te ruchy sejsmiczne idą i ta aktywność wulkaniczna, ale nie, Hakone też jest czynnym wulkanem. Także kiedy już nasyciłam oczy widokiem tych oparów, a nozdrza ich zapachem, o Jezu, świetna się zakręciła. Stwierdziłam, że nic tu po mnie, trzeba zjechać nad jeziorą, zwłaszcza, że mój nastrój pogarszał się z chwili na chwilę. No i wsiadłam sobie do takiej kolejki linowej, którą się zjeżdża nad jezioro, którego nazwy za Chiny nie jestem w stanie zapamiętać.
I z tej kolejki również powinnam zobaczyć Górę Fuji. Niestety ów piękny widok mi się nie ukazał. No cóż. I zjechałam nad jezioro. Po jeziorze pływają takie statki pseudopirackie, pasażerskie, na które można sobie właśnie wejść i pooglądać. Ja sobie weszłam akurat na główny pokład, gdzie strasznie piździło, bo był luty. Ale ponieważ miejsca na dole przy oknach były zajęte, ja się tam ulokowałam właśnie przy jednym oknie, bo ławki jakoś tak dziwnie były pooddalone od tych okien, nie wiem kto to projektował. I sam wejść po jeziorze był przyjemny. Aczkolwiek, jak już wspominam, te widoki na pewno byłyby o klasę wyższe, gdyby nie to, że mieliśmy luty, a ja podejrzewam, że one muszą wyglądać cudownie jesienią i naprawdę ja chcę zobaczyć Hakone jesienią. Nastrojem udałam się do świątyni. I świątynia jest o tyle przyjemna, że ona jest ukryta w takim lesie. Ona jest też taka nie do końca odrestaurowana, więc no generalnie jest tam taki bardzo przyjemny nastrój. Jeszcze ten stary taki las cedrowy tam nadaje klimatu. Sobie oczywiście pod tą bramę Tomi zrobić sobie takie dość kultowe zdjęcie z tego miejsca, ale kolejka była taka, a ja dołamiałam coraz większego. Niestety zrezygnowałam z tego punktu, ale powiem Wam, że nie żałuję, po prostu mam powód, żeby przyjechać tam jeszcze raz. No i to był ten moment, kiedy stwierdziłam, że pierdolę całą tą wycieczkę. Wszyscy mądrzy pseudopsychologowie, którzy uważają, że na doła najlepsze jest wyjście z domu, chuja się znają, bo ja miałam takiego doła, że przez cały weź się zastanawiałam, czy kuźwa nie skoczyć do tego jeziora i tego wszystkiego nie zakończyć. Także jeśli macie mega, mega doła, to nie polecam Wam jeżdżenia na wycieczki, nawet w najpiękniejsze miejsca, bo po prostu nie będziecie mogli z tego czerpać pełnej radości. Także dzisiaj mało gadałam, troszkę więcej filmików jest niż gadania, także troszkę inna forma niż ostatnio, ale mam nadzieję, że swoim marudzeniem Was nie zanudziłam i no kiedy będziecie w Japonii, to w jakiś sposób Was zachęciłam do odwiedzenia Hakone, bo miejsce jest naprawdę urokliwe i ja bym chciała je zobaczyć po pierwsze w inną pogodę, z innym nastrojem i wtedy na pewno będę czerpała z tego większą przyjemność i na pewno też wtedy Wam o tym opowiem z bardziej optymistycznego punktu widzenia. W następnym vlogu podróżniczym, który nie mam pojęcia kiedy zmontuję, prawdopodobnie przeniesiemy się do Kyoto i sam materiał z Kyoto pewnie będzie dość długi, bo ja tam byłam 4 dni i na pewno będzie z tej wycieczki podzielony na 3 filmy.
bo mam materiały z Nary, mam materiały z Osaki i mam bardzo, 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 bardzo dużo materiałów z Kyoto. Także nie wiem, na ile rozbiję ten materiał, na minimum 3 filmy na pewno. Kiedy one się ukażą, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Do następnego razu, do usłyszenia, dziane!